Dzień dobry. Mówi Dorota Freitag z Niekom. Mam nadzieję, że wytrzymasz dzisiaj mój głos, bo jest troszkę przeziębiony, ale zależy mi na tym, żeby pokazać ci jak zrobić najprostszego na świecie anioła z techniką Powertex. Wykorzystałam główkę, to jest kolekcja europejska Powertexu. Ta główka jest gipsowa. Pozbawiłam ją kwiatka, nie bardzo tutaj pasował, i maluję ją na szaro, Powertexem w kolorze szaro-niebieskim. Następnie wykorzystam gotowe kółeczko ze styropianu, i to kółko to, będą, to będzie podstawa moich skrzydeł. Najpierw je odrobinę Dłoń mi po prostu ukształtuję tak, żeby ten otwór, który tam się znajduje, był jakby też bazą do wykonania tych skrzydeł, a następnie ołówkiem odrysowuję dół główki w dolnej części tego styropianu i muszę też właśnie zrobić taki odrobinę otwór na to, żeby móc tam później tą postać umieścić można to zrobić oczywiście jakimś narzędziem ale ten styropian jest naprawdę przyjemny w pracy, jest bardzo miękki te kulki są spore i można to też zrobić po prostu dłonią I później będę chciała tutaj wykorzystać technikę stone art dlatego całość tych skrzydeł podobnie jak wcześniej główkę będę malowała szarym powertexem Wykonałam jeszcze osobną masę z proszku Stone Art, czyli z tej z celulozy, z, tą samą, z tym samym szarym kolorem PowerTexu. I ta masa leży z przodu zawinięta w folię. Za chwilę posłuży mi do umieszczania główki właśnie w tym styropianie. Czyli oprócz tego, że ja tą główkę przykleję PowerTexem, to jeszcze ją odrobinę przytwierdzę masą, tak żeby była. Bardziej trwała. Mam tutaj opalarkę, to jest opalarka przemysłowa, taka hobbystyczna, jest troszeczkę bardziej delikatna, i te skrzydła z Powertexu, znaczy ze styropianu, można jeszcze dodatkowo sobie podkształtować za pomocą opalarki, ale to trzeba robić bardzo, bardzo ostrożnie, bo styropian po prostu. Uwielbia się to opić błyskawicznie. No i właśnie teraz przychodzę do barwienia styropianu. On będzie imitował mój kamień. E, żeby wprowadzić imitację kamienia, czyli technikę Stone Art, potrzebuję koloru właśnie szarego e, i proszku celulozo celulozowego, który po wyschnięciu jest taki właśnie kremowy. E, Powertex idealnie łączy się z tym proszkiem i wystarczy właśnie taka fajna, chropowata struktura styropianu, żeby dać imitację kamienia. Przychodzę do mojej masy. Ta masa z właśnie celulozy wymieszanej z Powertexem to będzie właśnie moje lepidło, które mi posłuży do umieszczenia główki we właściwym miejscu. Doklejam ją odrobinę, przenoszę strukturę również na tą moją imitację skrzydeł, ale to jeszcze jest tylko podstawa, więc to jeszcze nie wszystko. I wszystko to jeszcze pocieram wilgotnym pędzlem od szarego PowerTexu i posypię celulozą. Celuloza wstępnie jest taka właśnie. Żółtawa, później yy, rozjaśni się, będzie bardziej kremowa. Najpierw ten proszek dociskam dłońmi, a później yy, w tym przypadku pędzlem. Pozbawiam nadmiar tego proszku, tą moją postać. Postać również odrobinę takim, jakby, suchym pędzlem przecięłam, tak żeby ją również równomiernie zabarwić. No i teraz papier naturalny, tutaj w kolorze białym to są takie, właśnie drobinki, tak jakby częściowo drewniane niekoniecznie przypominają papier czerpany nasączam je wszystkie te wszystkie moje elementy szarym powertexem i przyklejam na podstawie moich skrzydeł i one dają taką imitację można powiedzieć piór i niesamowitą strukturę którą po prostu aż chce się wybielić postaram się je przykleić w taki dosyć przestrzenny sposób czyli z każdej strony daję mniej więcej po trzy piórka tak żeby te skrzydła nie były zbyt płaskie i po przyklejeniu cierpliwie czekam aż wyschnie albo podsuszam sobie suszarką i te skrzydła muszą się utwardzić można oczywiście tutaj też dodać kuleczki bądź inne struktury na przykład z szablonu no i teraz kremowa farba e, mineralna chalk white posłuży mi do bielenia suchym pędzlem pędzel należąco i Pocieram te moje skrzydła i również strukturę samej rzeźby w taki sposób, żeby wydobyć wszystkie niuanse właśnie tej struktury, którą przed chwilą stworzyłam tymi przestrzennymi skrzydełkami. Tak wygląda praktycznie gotowa rzeźba i wybielona struktura. Mi się bardzo podoba, jest nietypowa, inny niż anioły, które widziałam. Zachęcam do udostępniania, polubienia, subskrybowania. Do zobaczenia w następnym odcinku.